Cześć, Lota, z tej strony Damskiej, bardzo serdecznie w 8 odcinku z Hardcora Minecraft Hardcore, tak. I hashtag obiadek, bo jestem strasznie kurde głodna. A wiem, że jak nagram ten odcinek, to po tym odcinku idę na obiad, Boże. Także hashtag obiadek i oczywiście łapeczka w górę i jeden, kto nie subskrybuje kanału, niech subskrybuje. A tak jak dzisiaj obiecałam, tak jak w ostatnim odcinku obiecałam Wam, ja. A że ja słowa zazwyczaj dotrzymuję. To idziemy na kejwiki, idziemy na kejwiki, tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś idziemy, słuchajcie. Gdzie mogłam widzieć kejwy? Na pewno tutaj jest dużo kejwów, tylko te kejwy są tutaj takie słabe, ale zaraz sobie, a właśnie, bo tutaj jest jeszcze jeden. Tutaj? Nie, tutaj było, dobra. To przejdziemy się gdzieś dalej, a tutaj? A, dobra, tutaj też niczego nie było. No dobra, dobra, spokojnie. Zaraz coś, słuchajcie, znajdziemy. Jakieś fajne, mam nadzieję. Tutaj jest jakaś szparka, ale szparka nie. Okej, okay, a tutaj to... O Jezus. Ta. Iść na kejwiki każdy gubi potrafi, nie? Gorzej ze znalezieniem takiego kejwika, żeby tam wejść. O, kwiatuszki sobie tutaj roz... A tutaj mamy? A co my tutaj mamy? Będzie tutaj coś z tego? Nie, nic tutaj nie będzie. Bida, moi drodzy, bida. Żeby nie było, że ja cały odcinek będę cave'ów szukać. O, tutaj coś jest, jakieś wejście w dół, ale nie. Ślepy zaułek. Koniec gry. Hehehe. Idziemy dalej, nie ma co. Znaczy, nie chciałabym za daleko odchodzić. Ale jakieś... A, dobra. Mi się wydawało, że ja jakieś właśnie chowałam cave'y. No ale to nic. Słuchajcie, zaraz to znajdziemy. No chrum chrum. Chrum chrum, a może... Mam trochę tego mięsa, no ale... Może jakbym miała więcej nieprzypalonego chociażby, to... Znaczy marnuję stoty w tym momencie, tak? Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej w te góry. Przy górach zawsze są fajne cave'y. Zawsze. Always. Always, always. Wiecie, always w sensie, że zawsze, a nie, że always, że always. Bo always, always to jeszcze mi się kojarzy always, wiecie, z czym? Z Snape'em. Gdzie ja jestem w ogóle? Dajcie cave'y. A, wyczuwam zło, słuchajcie, wyczuwam zło. Zaczynam być zdenerwowana delikatnie. Bo nic nie ma. Pani świnka, ino. A tu idzie noc! I co teraz? W ogóle dlaczego już idzie noc? Aha, dobra, bo ja nie robiłam noc. Fiu, fiu, fiu. Gdzie my jesteśmy, moi drodzy? Co tu w ogóle się dzieje? Coś czuję, że chyba nie wrócimy z tej wyprawy żywi. Ale dlaczego? O, koniki. Wioska! Wioska! Ej, to szybko, szybko. Lociak. Lociak, dajesz. Lociak, szybko, szybko do jakiegoś domku. Żeby się tylko wbić do jakiejś hacjenty. Au. Tutaj nie ma drzwi, świetnie. O, fuck. Fuck. Żyj. Nie ma drzwi, ale pies to. Śpimy. 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 Boże, przeżyłam. Coś tutaj jest w ogóle pod tym? Nie, to jest tylko dyr. Dobra. Że tak powiem, mamy łóżko. Shit. On tu jest, ale on nie wyjdzie stamtąd, pod tego drzewa. Au. Ty, wyszedł! O! Fuck! Co tu się dzieje? Skąd był ten głupek? Dobra, biorę to.
chyba mnie tutaj nie lubią. Ej, myślałam, że zginę. Boże, wiecie jak... O, nie! Weź, kurde, idź sobie. Idź sobie, głupi. 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 Jeszcze raz. Jezus Maria, no kolejny idzie, no nie. Nie, 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 nie. Idź sobie. Idź sobie. No. Nigdy nie lubiłam creeperów, właśnie dlatego, że creepery nie robią czego? Nie płoną na ogniu. W sensie na świetle. A, oh, come on. Ej, ale oni mają bardzo dużo złota z tego. Masakra. Wezmę to wszystko przez darmowe jedzenie, come on. Mogę to całe mięso teraz wywalić. Mam tyle chleba, znaczy będę miała tyle chleba, że ja was pierniczkę. Widziałam dzwon właśnie. Dzwon. Dzwon sobie zabierzemy. Tutaj są jakieś tarety, nie potrzebuję. Ewentualnie mogę ten nawadniacz wziąć. Powinnam właśnie, dobra, mamy to. Właśnie tego miejsca szukałam. Co to jest? Kamień szlifierski, no dobra, tutaj niczego w tym nie ma. Lawa mnie nie interesuje. Czekajcie to. Szkoda, że akurat to, nie? Dobra. Coś czuję, że chyba z naszej wyprawy na Kejwy to już nici. A muszę teraz tutaj się porozglądać po tych domkach. Cicho tam. Czy tutaj niczego więcej na pewno nie ma, nie? Te domki też, też ewoluowały. Jakieś większe są, fajniejsze, bardziej... Wow, Boże, ile jedzenia. Teoretycznie poszłam na Kejwę, znalazłam wioskę i już mam pełen ekwipunek. To ja nie mam po co w tym momencie na Kejwę już iść. Dobra, te domki okej. To nie wiem po co, ale idźmy w kolejne. Idźmy w kolejne, tamten domek. W górę. W górę uszy, bo kurczę suszy. Tu już byliśmy, okej. Ta, no świetnie. To jest właśnie to, na czym mi zależało, żeby wpaść w dziurę. O, nawet exp jakiś został. Ej, a co tutaj jest? Czy to jest jakieś przejście? Aha. O! Dobre. Tego nigdy nie widziałam jeszcze. Tego jeszcze nie widziałam nigdy. Dobre. To mi się podoba. To co wypadałoby? Tutaj nic nie ma. O, tam jest chatka jeszcze wiedźmy. Świetnie. Wiecie co, zróbmy sobie może takiego, o. Screenshota na miniaturkę. Zabierzemy im to. Niech u nas też rośnie. Oni sobie sami... W ogóle nie ma tutaj żadnych villagerów. To jest smutne. I to pewnie przez to, że tamci mieszkają tak blisko. Ale... Chociaż sobie zrabujemy dobroci. Fuck. Dobra, nieważne. To tylko pająk. Szantko pająka na razie jest nieszkodliwy. Później będzie bardziej szkodliwy. Serio, tak sobie po prostu leży. No, zabiorę. Na górze niczego nie ma. Nie wiem, gdzie on jest. Ale powiem wam, że nieźle wyposażona ta wioska. Autentico. No, mam pełen już ekwipunek, świetnie. No dobra. Co jeszcze pójdziemy? Ała. Pójdziemy jeszcze do tej chatki. Tylko pytanie, czy te chatki są naprawione. Bo jeżeli są naprawione i tam w tej chatce ktoś jest,
To nie żyje. Ale zazwyczaj było tak, że w tych chatkach nikogo nie było. Ale chyba jest. Oj, jest. O, kotek. Ach. No dobra, ale to i tak mi nic nie daje. Bo i tak w tej chatce nie ma niczego, co by mnie interesowało. No, nie ma nic. Dobra, to ja stąd spadam. I mam nadzieję, że nie umrę. Jedzenie. Dobra, żyjemy, 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 Boże, żyjemy, ja pierdziuśkam. A zazwyczaj nigdy nie było tam nikogo. Dobra, koordynaty na 677. O Jezu, ten nasz kratek, 677 na 200, czyli gdzieś tam trzeba iść. No dobra, no to kierujemy się ku domkowi, słuchajcie. Mamy trochę więcej żelaza, więc możemy zrobić sobie, wiecie, cały secik w sensie z tego, jak to się nazywa, zbroi, i wtedy będzie o wiele bardziej bezpiecznie. Na ile? Na 230, więc jeszcze trochę. I tam jeszcze jakieś 300 kratek, czyli za tymi górami to na pewno, ale nie będę się przez góry przebijać. Oj, nie, 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 nie. Nie tym razem. Nie tym razem. Biegnie, biegnie Renifer przez Łotwę i Estonię. Dobra, nie wiem gdzie jestem, ale koordynaty mnie 200. No, to teraz pozostaje iść tylko w tamtą stronę. Przed siebie. I znajdziemy dom za jakieś 300 kratek. Więcej. 200, 900, 600, no to 200 kratek. No to zaraz powinniśmy być na miejscu. 234, no. Z tą górą, tak mi się wydaje. Powinno być. Powinien być dom. Wow. Jesteśmy geniuszami. Szkoda, że właśnie tego golema jeszcze nie udało nam się uwolnić, ale kiedyś na pewno nam się go uda uwolnić. A za tymi drzewami pewnie już jest domek. 800, jeszcze 200 kratek, dosłownie kawałeczek, już prawie widać. No chyba, że coś zwaliło. Jeszcze troszkę. W ogóle, co tam u was? Takie pytanie, nie? Jak sobie wracamy, właśnie czuję, że mi noga ścierpła. Tak sobie wracamy, już widzę dom, to co tam u was, nie? Bo u mnie wszystko dobrze, tak się mi się wydaje. Ej, ale fajnie, udało nam się zrabować jakąś wioskę, więc spoko w ogóle pomysł. Nie mówcie, nie, nie, nie. Ej, obczajcie to, nie? Obczajcie to. Zombie w moim domu. I ja się grzecznie pytam, jak? Serio, przecież to miało być... To miał być mój, kurde, azyl. O. Tak, na pewno. Ciekawe, skąd się żeście tutaj wzięli. Cwaniaczki. Przecież dobrze jest oświetlone, nie jest ciemno. Ja pierdziuśkam. Dobra, co ja mogę... Ojejku. Kompostownik. To sobie mogę od razu postawić przy farmie. Przy farmie. Gdzieś, nie wiem, tutaj? I co się tutaj do niego wkłada? Może się wodę wlewa? Oj, nie, 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 na pewno nie. Co się daje do kompostownika? Nie wiem. Znaczy, normalnie to bym gnój włożyła, tak? Znaczy, gnój i gnojem rozwaliła, ale to w Minecrafcie się robi z takimi rzeczami. Nie wiem. Mogę postawić sobie kamień. Tutaj sobie go postawimy. Mogę sobie postawić jakiś kociołek z wodą. Na razie niech sobie tak po prostu stoi, żeby było ładnie. Ten dzwon. Jest dzwon. Najważniejsze, słuchajcie, dzwon. No i dobra, niech stoi. A resztę muszę porozkładać. I tutaj też będą te takie te właśnie. Drewno bym sobie zostawiła, ale mam mnóstwo jedzenia, słuchajcie, obczajcie to.
I teraz jak ja to przerobię wszystko na drewno, na chlebki, to to się robi przerażająca ilość. Ogromna ilość. Jestem geniuszem. I wiecie, co by mi się jeszcze przydało? Tak zwana skrzynka szybkiego zrzutu. Dobra, jeszcze 12 to... O Jezu. No! Co jest z tą myszką? Idziemy spać? Za daleko. Idziemy spać, moi drodzy. Też bym się kibnęła, szczerze mówiąc. Oj, w końcu się spodzieliśmy w domu. Dobra. Wywalmy wszystko, co mamy w punku niepotrzebnego. Dobra. Rzeczy budowlane. A, bo to jest gładki kamień. Boże, ja myślałam, że to jest żelazo. Tutaj mamy 3 żelaza. No to powiem wam, bida. Chociaż 8. Ej. Na upartego... Gdzie jest to żelazo? Na upartego moglibyśmy zrobić buciki. Dobra, to zrobimy, bo... I za 3 żelaza mogę zrobić tego. Mhm. No właśnie to. Jak to się nazywa? No, tak. Kilof! Jest. Mamy żelazny kilof. Dobra. To teraz tak. Wywalamy jedzenie, bo nam nie będzie potrzebne. Zostawimy sobie 2 staki chleba. Okopajanko teoretycznie też można zjeść. Siana braka, marchewka. To. Dobra, tutaj będą jakieś pierdoły, czyli można właśnie te pierdoły powrzucać. Łóżko. O, świetnie. Dobra, łóżka też nie chcemy na razie, chociaż mogłoby sobie stanąć tutaj jakieś dzikie łóżko. Pau, jest. Hihi. I co, wodę muszę napełnić na nowo. Wodę, jedzenie mamy. No dobra. Teoretycznie jesteśmy gotowi na kolejną przygodę. Tylko już na pewno nie stąd będę brała wodę, tylko pójdziemy sobie w tamtą stronę. I tam sobie znajdziemy coś. Na pewno mam wszystko. Jedzenie. Dobra, czego nie będzie nam brakowało, to najwyżej się jakoś damy radę. Stąd weźmiemy wodę, żeby nam sobie nie psuć źródełek, nie? Żeby ładnie tam wyglądało. Tutaj sobie chapnę, a tutaj. Tutaj od razu mam cave. Tak, dobra, żartowałam chyba. A nie, coś tutaj jest. A może? Fakt słyszałam. Ja ostatnio jestem bardzo przeczulona na temat zombie. Po tym, jak mi jedno w domu się działo. No, come on. Okej, okay, jeszcze jedno słyszę gdzieś. Ale, o, jesteś. Jesteś, przyjacielu. No dobra. O, jeszcze jedno. Total szaleństwo. Może jakiś... O Jezu, jeszcze jedno. Może jakiś spawner tutaj jest w ogóle. Ale byłoby super, jakby to był spawner. O Jezus. Jakie dawno spawnerów nie widziałam w Minecrafcie. Oj, tak. Oj, tutaj jest ładny cave'ik. Tutaj będzie fajny cave. No dobra, ale zanim do niego wejdziemy... To niestety, ale odcinek się kończy. Pójdziemy tam w kolejnym odcinku, także do usłyszenia i cześć.